Wciąż przygotowujemy się do tych badań. Urządzenie jest u nas od marca. Zaraz później przeszliśmy cykl szkoleń. Pierwsze kroki skierowaliśmy w kierunku rozpracowania stacji dozującej, żeby ułatwić pracę laboratoryjną. Przygotowujemy się również do opracowania protokołów, bo żeby protokół był obiektywny i oceniał to, co my naprawdę chcemy, musimy poświęcić sporo czasu, żeby te wszystkie algorytmy zadać, takie, żeby były uniwersalne dla danego testu.